Dzień dobry, ja jestem Nerwari, na przed Państwem opis zmian w patchu 9.16, potyczki taktyczne, czyli TF Tactics, no i jest to ten patch jak co dwa tygodnie, więc to jest ten większy patch, który zmienia bardzo, bardzo dużo, no i wprowadza nam cztery nowe jednostki do gry, także myślę, że cała meta, cała gra tak naprawdę się znowu turbo zmienia, także no... Myślę, że każda osoba, która jest zainteresowana na TFT, no musi po prostu przeczytać to albo usłyszeć to ode mnie, co się dzieje, także lepiej dajcie znać po prostu znajomym, żeby wiedzieli, że gra się zmienia. Także dajcie im znać. Dajcie oczywiście kciuka śmiało i suby też śmiało zostawcie, jeśli was interesuje Teamfight Tactics. Jeśli chcecie zobaczyć jak gram w Minecrafta na 500 subów. Tak jest. Dobra. Lecimy, lecimy, po pierwsze trzy nowe legendy będą z jajek wypadać, takie, takie trochę pokemonowe, jeden jest taki żółw i dwie jeszcze jakieś tam, jakieś tam dziwne i do tego są jeszcze, jeszcze nowa testowa przepustka, wypuścili takie coś, no spoko, tylko nie ma, nie ma jajka darmowego, trochę szkoda, dziwne, dziwne z ich strony, że nie dali... Darbowego jajeczka, ale mamy już nowe misje, także spoko. Na początek, heksperci tak jest, czyli te cztery nasze nowe postacie, które już sobie omawiałem w filmie osobnym, ale yy, troszkę tutaj lekko to zmienili. Po pierwsze, jak mamy dwóch te, dwóch Hekstechów, to wtedy na jedno pole. Yy, znaczy. W jednego gościa i jedno pole wokół niego jakby wyłącza przedmioty na 8 sekund. I jeśli mamy 4 hextechy, to dwa pola wokół. Oh, kurczę, no. Nie wiem, czy jestem zadowolony z tego, bo wydaje mi się, że bardzo możliwe, że to będzie trochę meta. Że jakby przynajmniej 2 hekstechy będzie chciał mieć w każdej kompozycji, takie mam wrażenie. Ponieważ no, często w tej grze jest tak, że przedmioty dostają. Dwie Max 3 jednostki, prawda? Więc jeśli um, Jeśli jedna z jednostek straci trzy przedmioty na 8 sekund albo nie daj Boże, dwie, dwie jednostki stracą te, 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 te itemy, no to jest kaplica, kurczę. No i to jest taka trochę niezdrowa mechanika mam wrażenie, no ale przekonamy się, zobaczymy, co Meta przyniesie. Aha, jak coś, jeszcze chciałem dać info, że streamę jak coś cały czas do końca wakacji, do końca sierpnia Gdzieś tam od 10-11 do mniej więcej tak także jak coś zapraszam Twitch TV slash oczywiście TFT głównie grane. Coś tam z Lolka też pewnie się, 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 się zdarzy. Dobra, tych yy, postaci myślę, że nie ma co opisywać, bo jest to samo co po prostu było w tym filmie opisującym je jakiś czas temu. Yy, na pewno fajnie, że mamy Blademasterów, yy, bo można łatwiej 9 zrobić. Możemy 6-6 przywterów zrobić dzięki Jasonowi i tutaj Brawlerów oraz sześciu Gunslingerów. Wszyscy się strasznie jarają tym, jak Jinx. Jinx jest mocna i możliwe, że rzeczywiście tak kurde być. Podobno od razu nas tym hypercarry po prostu. Taki drugi Draven, mówią. Zobaczymy, przekonam się dzisiaj. Yy, dalej lecimy. Dobieranie przeciwników. No często zdarzało się tak, że dwa razy, albo na trzy razy z rzędu, albo więcej graliśmy na tego samego typa. No, teraz to się już nie wydarzy. Także fajnie, że to zrobili, trochę mi to zajęło, ale no dobrze to zrobić po prostu. Tyle. E, teraz tak, jeśli mamy coś takiego jak remis, znaczy niekiedy zdarzy się coś takiego jak remis, prawda? Czyli, że nie zabiją się jednostki e, tak szybko, to teraz po 30 sekundach włączy się urfowa dogrywka, czyli wszyscy będą tam szybciej biegać, prędkości tak zwiększona i tak dalej. Żeby po prostu te remisy nie miały miejsca, myślę, że to jest spoko, dlatego że remis jest trochę dziwny. Dlatego że remis przerywa ci win streak, co jest trochę głupie. A teraz, jak już nie będzie remisów, to czy nie powinno być remisów, to, to... myślę, że jest ok. Myślę, że spoko. To jest zmiany rankingowe. To jest to samo, co wczoraj omawiałem w tym przy lolu. Czyli jeśli tam macie wysoką dywizję w stylu tam pretendenta. To jeśli spadniecie do 0 LP, to nie spadniecie do arcymistrza, czyli Grandmastera, tylko spadniecie od razu do, do D1 po prostu. Czyli tak, jak być powinno. Najzwyczajniej w świecie. Lecimy dalej, obrażenia zadawane graczom. Zmiana jest tutaj taka, że zawsze ten nasz ludek, ta nasza legenda, zadawała dwa obrażenia. No, dwa, dwa damage dawał po prostu. Teraz zrobili tak, że na etapie pierwszym i drugim jest jeden punkt obrażeń. Chociaż nie wiem dlaczego etap pierwszy ma tutaj znaczenie, bo etap pierwszy to jest walka na miniony, więc trochę to jest dziwne. Ale wiecie, no do golemów, jeśli przegramy, to jeden demarcz będziemy przejmować. No i etapy kolejne są zwiększone po to, żeby gry chyba się troszkę szybciej o, kończyły, po prostu. O to chodzi. Chyba spoko. Wydaje się być ok, aczkolwiek wolałbym, żeby etapy, może drugi i trzeci, były za jeden. I później to szło dalej tak, jak idzie. Ale nie wiem, no zobaczymy prosto jak to będzie w grze, osiłek nerfa dostaje 100 przy 4 i 200 minus przy 6. No, niby jest to sporo, ale wiadomo, że aktualnie przez ostatnie dwa tygodnie mieliśmy taką metę bardzo brawlerową, która już trochę nudziła, ale, 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 ale myślę, że rozsądnie, że tą znerfili. Dalej. Demony mają, można powiedzieć, rework'a. Teraz demony działają w ten sposób, że mają 40% szansy na spalenie 20 many temu, kogo leją i dostają manę dla siebie. Więc zostają 15 przy 2, 30 przy 4, 45 przy sześciu. Bardzo ciekawa mechanika. Myślę, że bardziej zdrowa po prostu dla gry, bo no demony tam, jak były te ponad 2 tygodnie temu meta na to było trochę niezdrowe, no bo jakby przeciwnik po prostu nie mógł zagrać swojej umiejętności, bo cały czas mówią, paliłeś, bo 80%. A teraz jest to całkiem, wydaje mi się, miłe. Mi się podoba. I myślę, że demony troszkę mogą wrócić do mety. Jakieś tam dwa demony, myślę, że będą bardzo miłe, mile widziane w kompozycjach po prostu. Dalej Ninja dostają Buffa. Z 40, 60 na 50, 70. Bardzo miłe. Aktualnie Kenen jest bardzo silny, a Kali też niekiedy można wrzucić do kompozycji, więc jest to. Miły buffik, trzeba przyznać. No i tak samo przy czterech też jest lepiej, aczkolwiek czterech ninja, no, za często się raczej nie widuje. Ostatnimi czasy, ale kto wie, może dzięki temu będą trochę lepsze. E, szlachcice, czyli Noble, 70. E, pancerze i odporności na magię dostali Bufa. To ciekawe, bo akurat Noble. Noble były mocne, ale. Kurczę, czytałem wczoraj po angielsku te. Patrz na no, oty, było 75. A możliwe, że mieli. Możliwe, że mieli błąd. Nieważne, 70. Jak słyszę kota? 70 y, dla, każdych, y, dla każdej jednostki to jest całkiem sporo. I jak mówiłem, są niektóre kompozycje, gdzie jest 6 nobli, i które są rzeczywiście fajne. W porządku są i to będą jeszcze silniejsze, kurczę. Ciekawe, ciekawe. Y, czarodzieje z nerw na 5 punktów procentowych przy trzech sorcach. Ok, no, sporo kompozycji jest polegających na trzech sorcach, rzeczywiście. Gdzieś tam jakieś te ARI, TF, kartusy i tak dalej. Troszkę to y, zaboli, ale nie aż tak bardzo. O co musi wejść. No dobrze. Y, dziki, to jest zastanawiające. Wildy dostają buffa. 2% za każdy ładunek, co znaczy, że 10% tak spida więcej tak naprawdę y, będą miały Wildy. No a ostatnimi czasy troszkę tam, troszkę tam. Y, wildy są grane na zasadzie, że. Po prostu Warwick plus Rengar jest całkiem miłym duo. Aczkolwiek teraz jeszcze jak mamy shapeshiftera nowego, to możliwe, że wildy z shapeshifterami będą jakoś grywalne, więc ciekawy buff. Jeszcze jakiś czas temu było 8 za każdy ładunek, teraz już jest 12. Więc te wildy dostają buffa za buffem po prostu. Lecimy dalej. Eliska 50, zdrowia więcej, prędkość ataku pająków 0 i 1 więcej. Zawsze coś, no Eliska nie jest zbyt dobrą postacią, więc po nerfach, aczkolwiek teraz w sumie jak są demony, to będzie troszkę lepsze. Aczkolwiek pamiętajmy, że Eliska ma swoją manę tylko po to, żeby wyrzucić pająki, prawda? A więc jakby, nawet jeśli dostaje manę zwrotną, to nie korzysta z niej tak bardzo. Podczas walki tylko na początku, co nie? Ok, Kazik dostaje nerfa 50 na drugim levelu i 100 na. na levelu trzecim. O, całkiem mocny. Czy całkiem mocny, no chyba sprawiedliwy nerf. No i tak, Kazista często z Wojdami gramy, więc i tak jako tako będzie dawał radę. Eee, kiedy ten wróg, wróg nie znajduje się w zasięgu 15 Mordekazera, ten już nie, jej nie użyje. No ma to sens. Nidalka eee, będzie teraz zawsze leczyła dwie jednostki, gdy zmieni postać. Wcześniej leczyła siebie tylko wtedy, gdy miała najmniej zdrowia w waszej drużynie. To dziwne, wydawało mi się, że zawsze leczyła, leczyła dwie, ale okej. Okay. Nie spotkałem się chyba z tym, ale dobra. Najwyraźniej jakiś bóg po prostu był Wane 07, czyli z 0,05 mniej prędkości ataku, czyli znerfili to do, do poziomu Ashki i Varusa po prostu i Kindred chyba też zresztą. Dzisiaj wszyscy rangerzy mają takie samą prędkość ataku, jeśli się nie mylę. I obróżnienie umiejętności zwiększone na drugim poziomie o 2% i o 4% na poziomie trzecim Całkiem miłe, całkiem miłe, aczkolwiek Wayne no nie jest jakąś tam wybitną postacią. Zwyczaj grana jest tylko dlatego, że jest rangerem lub właśnie noblem, ale kompozycji pod Vayne raczej się nie robi, po prostu lepiej jest dać itemy na Wayne na czy na Varusa. W ten sposób, ale teraz w sumie jakbyśmy takiego Rageblade'a i dali, kurczę, taką procentówkę, jakiegoś Brawlera, który ma dużo HP, kto wie. Braum dostaje nerfa 100 zdrowia mniej. No, Braum pod Warmoga, Dragon Claw oraz Thornwale był bardzo irytujący w ostatnim patchu. Jeśli grałeś rangerów, to ten Brown po prostu kontrolował twoich rangerów i zabijali się po prostu o niego. Także było to całkiem mocne. Lisandra całkowita mana, zmniejszona na 25. No, Lisandra wiadomo, że nie jest najlepszą postacią, i. Ale Bufik zawsze, zawsze przyjemny. Czemu nie? Zdrowie z umiejętności Lulu zmniejszono o 75 i 150, aż na trzecim poziomie. Pamiętajmy, że Lulu używa go na trzech jednostkach, jeśli się nie mylę. Na trzech, trzecim poziomie, więc jest to całkiem spory nerw. 450 HP jakby tracimy na każdym e, kaście i umiejętności. Całkiem, całkiem, całkiem spore. Z dostaje trzy bufy. Czy wam to coś przypomina? Bo mi to przypomina ręgara z poprzedniego patcha. E, 50 zdrowia więcej, ataku, e, prędkość ataku większa o 0,05. Uh, I obecnie umiejętności 50 i 100 więcej, no, całkiem miłe. Pamiętajmy, że też Ninja dostała buffa, więc jeszcze więcej buffów dla takiego Zeda. Więc taki e Zed w league na drugim levelu, ja myślę, że całkiem może być miły. Całkiem fajna sprawa. Uh, bohaterowie trzeciej kategorii. Uh, Atrox to samo, że umiejętności nie użyje, jeśli nie ma nikogo tam obok, Spoczka. Uh, evelyn uh, będzie priorytetowo traktować cele, które bohaterka w danej chwili atakuje. A nie było tak wcześniej? Ciekawe. Kiedy żaden wróg nie znajduje się w zasięgu umiejętności, to to samo, dobra. Katarina to samo, że nie użyje. Tak samo, ma Kennen. I tutaj 15 AD dla Katariny. Zawsze coś, no wiadomo, że Katarina jest asasynem, więc jakby to się mocno amplifikuje przez wzmocnienie asasynów. No i do tego Katarina też jest imperialem, prawda? Więc jeśli dostanie Imperiala, to dostanie też dwa razy więcej, więc dostaje 30 AD tak naprawdę bufa, jakby nie wiecie co chodzi. W spoczko, całkiem miło, aczkolwiek wiadomo, że Katarina bez itemów na manę, to troszkę ciężko jest nią coś dobrego zagrać. A, szywana tutaj naprawili ten skok szywany, żeby troszkę mądrzej, że tak powiem, po prostu a, go używała. Dalej, Akali dostaje bufa, 10 AD więcej. Całkiem, całkiem. Takie przyjemne w sumie. E, nie jakieś ogromne, ale całkiem spoczko. Najwyraźniej ty. No, no bo ninja po prostu nie są zbytnio grywalni, tak samo Asasyni. I nie wiem czasem, czy to nie jest głównie przez to, że te ostatnie zmiany na asasynów, e, że tam za, że wolniej postacie się poruszają przeciwne i tak dalej. No to jest chyba największy problem tych asasynów, ale dobre. E, Brand dostaje bufa. 50 na pierwszym, 75 na, na drugim i na trzecim 100. Demedu więcej. Pamiętajmy, że jego umiejętność się odbija, więc no jest to trochę więcej niż to, co widzimy tutaj. Początkowa i całkowita ma 50 mamy na początku i potrzebujemy 100 na farmić. Ok, a było 125. No i tak, buff. I tak, buff dla branda. A no i też yy, wiadomo, że tutaj demony dostały zmiany. No ten brand może być całkiem niezły w sumie. Tak sobie myślę. I tak sobie też myślę, że elementaliści mogą być ciekawi w sumie, no bo Keren dostał buffa powiedzmy przez Ninja, Brand dostał buffa, Lisandra dostała buffa, taka sytuacja. Czoga dostaje nerf'a, 75 w dół damage'u, 150 na drugim, no i tutaj 175 na... na trzecim, nie więcej. No nieważne, no dużo, nieważne, nikt nie robi Choga to na trzecim level, bo wszyscy go grają, ale... Czyli Brawlerów z nerfili. I teraz jeszcze tomu nerfią i trzech sorców nerfią. No, trzy nerfy w Chogata można powiedzieć, że zrobili. No ale Czogat był chyba z najsilniejszą jednostką ostatniego patcha, więc. Myślę że rozprawiedliwe. Aczkolwiek nie wiem, czy nie aż za dużo po prostu. Jak na moje Czegatowi wystarczyłoby, żeby zmniejszyli zasięg po prostu tego koła, jego umiejętności, a nie jego damage. Tak mi się wydaje. No, chociaż, no zobaczymy. Kartus dostaje zmiany. O, Kartus też był jedną z silniejszych jednostek w sumie. Teraz z czugatem e, Teraz początkowa mana ma 40 i potrzebuje 125, żeby wykastować. A więc pierwszy jest tak samo: pierwszy cast jego ulti jest taki sam. Ale już drugi cast będzie troszkę trudniej więc i mana będzie musiał zrobić po prostu. Kel dostaje nerfa na prędkość ataku, czyli ma 0,1 w dół. Przez co będzie miał taki sam atak speed jak, K jak Yasuo i jak Fiora. Akel miał największy w grze, także już tego nie posiada. Akel też jest, akurat była mocno grana w, w ostatnim patchu. Pod jakiegoś tam Ridgeblada, e, z, z, z Static Shiva można było i dać, i jeszcze można było i dać. Spirofschodin całkiem fajnie działała. MFK 50 zdrowe więcej i całkowita mana 25 mniej, czyli mniej potrzebuje, by wykastować spela. Fajnie, aczkolwiek MFK i jej po prostu IQ. MFK jest tak niskie, że nie warto jej grać, po prostu tak głupie ulti te ultimate ta MFK gra, że to jest tragedia. Ostatni miałem MFK na drugim levelu, mówię, dobra, wygrywamy. No i przywaliła ulti w jednego typa, a mogła w pięciu, daj spokój. MFK to jest. Niechże nie ją naprawią, po prostu. No nie wiem, jest, jest Aurelion, który dobrze działa za pomocą swojej umiejętności, a ta MFK, no naprawdę, to jest tragedia. Riot Fix, please, dzięki. Uciszacz, czyli ten hash tak zwany, przerobiony został i teraz działa zastanawiająco, słuchajcie. Ma teraz 33% szansy przy trafieniu na uniemożliwienie wrogiemu bohaterowi zyskiwania many na 4 sekundy. E, więc jeśli coś takiego będzie na początku, na początku walki, to jest to całkiem miłe, trzeba przyznać. No czy jest to lepsze? Kurde, chyba jest to zdrowsze, wydaje mi się niż to co mieliśmy wcześniej, bo tam wcześniej było 50% szansy co było bardzo dużą szansą, jeśli daliśmy to na jakiegoś Gunslingera to było to nawet bym powiedział OP ale teraz też jest to całkiem całkiem, całkiem ciekawe tak jak mi się wydaje, jest ja, spoko Ostrzeń skończoności dostaje buffa 50 punktów procentowych więcej na trafieniach krytycznych a więc buff można powiedzieć, że w Rengara jeśli gramy tego Infinity na Rengarze albo tak samo na Dravena, jeśli też go gramy Ciekawe Jonowa Iskra 25 damage mniej, ale można kumulować, czyli dwa lub 3 na raz możemy sobie e, zrobić. Ionix Park też jest całkiem fajnym przedmiotem, um, który zazwyczaj był w kompozycjach, ale no teraz no tego damage nie masz aż tyle. A było 200 wcześniej jeszcze tam, ale można skumulować niby. No w sumie, gdybyś dwa zrobił na raz za 250, każdy ten. Może w ten sposób, jakoś by to można po prostu zagrać. Solarka dostaje buffa, czas działania tarczy na 2 sekundy więcej dali. No spoko, aczkolwiek wiadomo, że nie jest to chyba nadal aż tak dobre. Chyba, że ninja jakoś wrócą do gry i może wtedy dzięki temu Solari też będą jakoś grywalne. No Mikon i czerwone wzmocnienie działają w ten sposób, że 10 sekund będzie obrażenia, podpalenia, zadawało. E, tutaj był ciekawy, e, ciekawa rozmowa się wywiązała na Twitterze, bo jeden z Rioterów, odpowiedzialny za tę grę, twierdził, że Morello i Czerwone Zmocnienie jakby zawsze działało tak, że jeśli dostał ktoś grywy z Łący, to działały no do końca rundy. Ale okazuje się, że tak nie działało, bo niekiedy po tych 5 sekundach po prostu grywy z łący znikały, i później, jeśli miałeś jakiegoś, załóżmy, Drayvena z Betekiem, to on się później leczył. A tamten gościu z rajoty mówił, że nie, to niemożliwe. A się okazuje, że jednak możliwe. Więc e, teraz będzie 10 sekund trwało, e, czas podpalenia, e, co jakby obrażenia co sekundę są mniejsze, ale czas e, jakby gry złąców, czyli niemożność leczenia, że tak to nazwę, e, będzie no, bardzo długa, co nie. A, jakby głównym plusem, Morello i Reda jest to, że właśnie przeciwnik nie może się po prostu leczyć. Więc wyłączyć ci to Wormoga, wyłączyć ci to Gunblade'a, wyłączyć ci to BTK, e, dlatego właśnie te i temy, moim zdaniem w każdej kompozycji trzeba zrobić to lub to. Bez tego to nawet nie ma co po prostu e, grać, tak naprawdę. I nie wiem, moim zdaniem też jest to trochę niezdrowe, że gryby bez działają tak, jak działają w tym. to aktualnie. Moim zdaniem powinno być tak, że. Nie wiem, załóżmy 50% tego leczenia, żeby było, czy coś takiego, ale 100% leczenia jest głupie, po prostu wyłącza przedmioty z gry. Więc dlatego często warwaga się po prostu nie robi, bo jeśli widzisz, że 4 albo 5 typów gra. No i pięknie. 4 albo 5 typów gra tego. czy eee, Cokolwiek tutaj, właśnie gry w no to po prostu tego nie ma sensu robić. Yy, odkupienie, czyli Redemption, więcej leczy o 500. No, nie aczkolwiek Redemption nie za wiele było widywane w ostatnimi czasy, więc buffik myślę, że się należał. Kosa Statica działa teraz w ten sposób, że 4 przeskoki, 90 punktów obrażeń tak mieliśmy wcześniej, a teraz będą 3 przeskoki i 100 punktów obrażeń przy każdym przeskoku. A więc no w early game będzie to lepsze, ale w late'cie teoretycznie troszkę gorsze. Aczkolwiek. A nie, no nie no, w sumie no tak, tak no jak powiedziałem. nie ma żadnego aczkolwiek, nieważne. Plemiona zbroja leczy maksymalnie 400 punktów zdrowia na sekundę. To słabiej efekt głównie w przeciwko smokom podczas rund PVE. Znaczy, jeśli, jeśli smok miał e, Warmoga, no to bardzo dużo się leczył i ciężko było go po prostu e, położyć. Aczkolwiek, no jeśli dałeś mu Morello, no to było ok, prawda, bo się nie leczył. Najzwyczajniej w świecie. E, może to być ewen, czy to może mieć ewentualnie wpływ na. Brawlerów lub shape shifterów, w sumie tak sobie myślę, że one byłyby w stanie, może, wyciągnąć aż takie liczby, przez co ten nerw będzie irytujący, ale nie wydaje mi się. Anioł Stróż zaktualizowany opis, żeby odzwierciedlał jego funkcjonalność. Nie umiejętnością nie usuwa pozytywnych wzmocnień. To jest ciekawe, bo na przykład, jak Kenen masz na nim GA, to teraz będzie kastował ulti podczas tego, jak leży, że tak powiem, i tak samo będzie z jakimś Swainem na przykład. Więc jest to całkiem mocne, i poprawnie usuwał głębokie rany i wskrzesza bohatera. Tutaj Bóg był taki właśnie, że że, że że jeśli miałeś Morelo na gościu, który za chwilę ma wstać z GA, to wstawał on, mając chyba tam jeden HP czy coś takiego. Więc naprawili to i fajnie. I fajnie. Aha i w ogóle tutaj jeszcze jest nerf do tego GA, którego nie ma z jakiegoś powodu. Chyba, że to nie przeszło, nie jestem pewny. Ale w, na Twitterze czytałem, że ma być 500 HP. Ma być po wstaniu z tego, z GIA. Tak miało być. Ale nie ma po, po polsku. Może zapomnieli, czy coś. Albo może nie przeszło. Nieważne. E, tutaj nowa mechanika wypadania itemów. To mi się nie za bardzo podoba. No ale słuchajcie, w rzadkich przypadkach jest teraz możliwe, aby wypadł skompletowany przedmiot zamiast jego dwóch składników z osobna. Nie wiem, czy jestem fanem tego. Bo. E, patrzcie macie szansę, że dostaniecie BF'a oraz Łuk, to są dwa dobre przedmioty. Albo możecie dostać Sword of the Divine, który jest przedmiotem nie najlepszym. I na przykład Wy dostaniecie Sword of the Divine, a przeciwnik dostanie RFC, czyli Rapid Fire Canona. I jakby, nie wiem, nie jestem fanem, strasznie nie jestem fanem tego, nie wiem dlaczego to zrobili, nie wiem po co, ale mi się nie podoba. Totalnie mi się to po prostu nie podoba. Nie wiem dlaczego. Nie wiem, Riot? Why? Why, why, why? Co tutaj jest ciekawe? Ognista armata, zwiększa zasięg Gravesa, podobno ciekawie to działa. Warto by było sobie to sprawdzić. Tu jest jeszcze taka duża zmiana, moim zdaniem, że gdy mamy serię, gdy mamy serię Winstreaka albo Lustreaka, no Winstreaka powiedzmy, i, i, i graliśmy PvE, czyli na jakieś tam golemy czy inne wilki, to mając Winstreaka dostawaliśmy więcej golda po wygraniu na właśnie PvE. Więc często mówiłem, właśnie, że często przegrywałem rundy przed PVE i to mnie irytowało, bo jakby nie zarobiłem więcej pieniędzy za PVE, co nie? A teraz już będzie tak, że Złoto serii nie jest przyznawane za PVE. Czyli bardzo, bardzo dobre, tak naprawdę. Jakby nerfi to e, ludzi, którzy mają Winstriga. Po prostu. Taka sytuacja. Taka sytuacja. A e, I chyba, chyba, chyba tyle. A tutaj to. No to jest mało ważne, nieważne. Um... No tyle. Tyle, tyle, tyle konkretnego. Tyle konkretów. Aczkolwiek coś mi się świta, coś było. A no, najwyżej w komentarzu napiszę. Eee, tyle, proszę Państwa, dziękuję pięknie za obejrzenie. Zapraszam na streamy, inne filmy na YouTube. Życzę Wam miłego dnia. Bye bye.